Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym wirtualnym spotkaniu. Ponieważ spotykamy się szczególnie w tej formie po raz pierwszy, na początek spróbuję krótko wyjaśnić, kim jestem i skąd się wziąłem. Nazywam się Rafał Łęcki, przez wiele lat byłem pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmowałem się zawodowo najsympatyczniejszymi zwierzętami na świecie, a są nimi oczywiście gryzonie. Ale ponieważ dzisiaj nie mam przy sobie ani jednej żywej myszy, dzisiaj zajmiemy się zupełnie innym tematem, a będą to odpady. No dobrze, ale co to właściwie, czym właściwie są odpady, czym są śmieci, co to w ogóle jest? Oczywiście nie chodzi tu o to, żebyśmy tworzyli, czy tym bardziej uczyli się na pamięć jakichkolwiek definicji encyklopedycznych, tylko zastanówmy się przede wszystkim, co to w ogóle jest. No, pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, to jest pewnie rzecz, która jest nam niepotrzebna, rzecz zbędna, albo zużyta, albo wyeksploatowana, czy w jakikolwiek inny, czy z jakichkolwiek innych przyczyn już dla nas niepotrzebna. No tak, ale kiedy ta dana rzecz odpadem się staje? Czy odpad zawsze według wszystkich kryteriów będzie odpadem? Otóż nie. Coś, co my uważamy za rzecz zbędną, niepotrzebną, może okazać się rzeczą przydatną dla kogoś innego. Mało tego, może to być rzecz, z której można coś odzyskać, albo surowiec, materiał, albo można to przetworzyć, w jakikolwiek sposób użyć ponownie, przed przetworzeniem albo i nie. Kiedy rzecz staje się odpadem? No, wtedy, kiedy przestaje być dla nas potrzebna. Może to być wtedy, kiedy ulegnie całkowitemu wyeksploatowaniu, albo po prostu, kiedy przestanie spełniać nasze oczekiwania, nasze wymagania. No ale tak jak już wspomniałem, coś, co dla nas będzie odpadem, może okazać się źródłem, przydatną rzeczą lub źródłem surowców w innych okolicznościach. No dobrze, ale pozwolę sobie zacząć od małych wspomnień. Otóż dawno, dawno temu, kiedy wychowywałem się w bloku, a było to bardzo dawno, bo jeszcze w poprzednim stuleciu, to normalną rzeczą było to, że w kuchni pod zlewozmywakiem stało sobie wiadro wyłożone gazetami i do tego wiadra wrzucało się wszystko to, co nie było nam potrzebne. Wszystko. Wszystko bez rozróżniania na to, co to jest, po prostu jeżeli coś było nam niepotrzebne, zbędne, wszystkie śmieci lądowały w tymże wiadrze. Po czym, kiedy wiadro się zapełniało, trzeba było to po prostu wynieść. Wiele bloków wyposażonych było w sypy, czyli specjalne pomieszczenia umieszczone w jednym pionie. Akurat tam, gdzie ja mieszkałem, było to pomieszczenie na półpiętrach, gdzie do specjalnej szuflady, otwieranej specjalnej szuflady, wrzucało się śmieci z tegoż wiadra i zjeżdżały one sobie rurą do położonego na parterze zsypu ogólnego. No, podejrzewam, że najmniej zadowoleni z takiego rozwiązania byli ci, którzy mieszkali w bezpośrednim sąsiedztwie takich pomieszczeń, ponieważ formy życia, które się tam niekiedy rozwijały, mogły być niemile widziane w gospodarstwach domowych. No ale to już zupełnie inna opowieść. Co się działo z tymi śmieciami później? Później też działy się ciekawe rzeczy. Pamiętam widok z okna, kiedy raz po raz przyjeżdżała śmieciarka. Był to samochód ciężarowy z wielkim napisem Bobr i te charakterystyczne bobry odbierały śmieci. Pamiętam, że jako dzieciak z ogromnym zainteresowaniem patrzyłem na panów, którzy sprawnie turlali wielkie aluminiowe kubły, a potem za pomocą pneumatycznego podnośnika tłukli tymi kubłami o nadwozie śmieciarki, aż echo szło po całym osiedlu. W nadwoziu tegoż pojazdu wszystkie te śmieci, wszystkie odpady były prasowane
kompresowane, zgniatane, żeby jak najwięcej dało się tego upchnąć, po czym pewnie domyślamy się, co się działo potem. Potem cały ten ładunek był po prostu wywożony, na wysypisko, no i tak sobie, ta góra śmieci spokojnie rosła. Ale już wtedy wiadomo było, że nie wszystkie rzeczy, które są dla nas zbędne, nie wszystkie rzeczy, które wydają się nam niepotrzebne, mogą być traktowane w ten sam sposób. Wiele rzeczy już wtedy było odzyskiwanych. Być może niektórzy pamiętają takie instytucje jak chociażby skup opakowań szklanych, skup butelek. Bardzo często były to punkty dość tłumnie odwiedzane, dlatego że do gromadzenia i oddawania do skupów butelek i słoików wszelkich innych opakowań szklanych motywowało chociażby to, że za każdą taką butelkę czy słoik można było otrzymać jakiś grosz. No i w momencie, kiedy zebrało się tego więcej, to i po odniesieniu większej liczby opakowań do skupu, no ten grosz oczywiście też robił się już coraz bardziej znaczący. Kolejnym surowcem, który bywał odzyskiwany, była makulatura. Znowu posłużę się tutaj wspomnieniami z czasów, które pamiętam, ponieważ regularnie w mojej szkole i nie tylko w tej szkole, do której ja chodziłem, były urządzane zbiórki makulatury. Pamiętam to o tyle, że zawsze przy takiej okazji jeden boks w szatni przeznaczany był właśnie na potrzeby zorganizowanego skupu. No i oprócz tego, że należało dostosować się, przynieść odpowiednią ilość makulatury, była też prowadzona swoista rywalizacja, kto przyniesie najwięcej, która klasa zgromadzi najwięcej tejże właśnie makulatury, ale jeżeli dobrze pamiętam, to główną nagrodą za wygraną w takim konkursie była co najwyżej satysfakcja. A tak a propos odzyskiwania różnych przedmiotów, w tejże makulaturze można było od czasu do czasu znaleźć różne ciekawe rzeczy, chociażby książki. Chociaż dlatego, że nie każdy traktuje książki tak, jak na to zasługują. Pamiętam, że sam przeglądałem raz po raz takie zwały i parę ciekawych pozycji udało mi się tam znaleźć i ocalić. No ale skup makulatury oczywiście funkcjonował nie tylko w szkołach. Skupy makulatury funkcjonowały również jako punkty ogólnodostępne i można było za oddaną makulaturę otrzymać tak cenny i deficytowy podówczas towar jak chociażby papier toaletowy, ewentualnie na przykład szklanki w sytuacji, kiedy papieru toaletowego nie było, a zdarzało się to dość często. Innym surowcem, który był również odzyskiwany wtedy, no i bywa odzyskiwany również do dzisiaj, był złom. Punkty skupu złomu, w przeciwieństwie do większości punktów skupu makulatury, funkcjonują do dzisiaj i mają się całkiem nieźle, także odzysk niektórych surowców wcale nie jest pomysłem nowym. Zdarzało się to już przed wieloma laty. No i w mniej lub bardziej zmodyfikowanej formie kontynuowane jest do dzisiaj. No cóż, jak przy każdej okazji zdarzają się sytuacje, trzeba powiedzieć sobie wprost, patologiczne. No i niestety do dzisiaj zdarza się to, co i wtedy, to znaczy część tych odpadów bywa przez niektóre osoby po prostu porzucana byle gdzie. No i pewnie nieraz każdy z nas spotkał się z tym, że chociażby wychodząc na spacer do lasu spotkaliśmy całkiem konkretne zwałowisko, które pojawiło się tam znikąd. Znikąd o tyle, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak robić nie należy. No ale mimo wszystko zdarzają się tacy, którzy i wtedy, i dzisiaj odpady porzucają chociażby w lesie. Ale
pamiętajmy o tym, to tak robić nie należy, nie tylko dlatego, że jest to coś złego, jest to również przestępstwo i myślę, że nikogo z nas tutaj nie trzeba przekonywać, że jest to zachowanie wyjątkowo naganne. Innym niekorzystnym zjawiskiem, z którym niestety mamy do czynienia również dzisiaj, jest palenie śmieci. Oczywiście mało co nadaje się do spalenia. Palenie śmieci w piecach domowych jest również zjawiskiem, z którym należy walczyć. Oczywiście walczymy z tym, nie tylko sami, ale również jest to tępione ze względu na nie tylko na szkodliwość, ale jest to przede wszystkim również czyn zabroniony, jest to przestępstwo ścigane odpowiednimi paragrafami, no i odpowiednie służby zajmują się pilnowaniem tego, więc jeżeli ktoś zdecyduje się na takie pozorne pozbycie się problemu, to również naraża się na odpowiedzialność karną. No dobrze, tak było, tak jest, ale jaka jest właściwa procedura postępowania z odpadami? Co trzeba robić? Bo oczywiście nie uda nam się zapewne w gospodarstwie domowym robić tak, żeby tych odpadów, tych rzeczy nieprzydatnych nie było w ogóle. No, należy dążyć oczywiście do minimalizacji ilości odpadów, ale one zawsze będą. No ale skoro już są, to co z nimi robić? Dzisiaj już wiemy, że wsypywanie wszystkiego do wiadra, do sypu i wywożenie na wysypisko to nie jest najlepsza metoda. Dzisiaj taką metodą jest segregacja. No właśnie, o co chodzi z segregacją odpadów? Jak już wspomnieliśmy na początku, wiele z tych rzeczy, których się pozbywamy, wiele z rzeczy, które wyrzucamy, które są dla nas zbędne, mogą zostać wykorzystane ponownie, albo bezpośrednio w całości, albo po przerobieniu, jako surowiec. Segregujemy odpady, żeby odzyskać tak zwane surowce wtórne, czyli wszystko to, co może być użyte ponownie, może być albo wykorzystane kolejny raz, albo przetworzone i po przetworzeniu znowu wykorzystane jako surowiec, z którego można wykonać kolejne przydatne rzeczy. Poza tym, że ograniczamy w ten sposób ilość zasobów, które zużywamy, mówiąc potocznie, świeżych, to w ten sposób zmniejszamy również ilość rzeczy, które trafiają na składowiska odpadów, które ani krajobrazu nie zdobią, ani też no, nie są zbyt zdrowe dla środowiska naturalnego. A więc jak segregujemy? Pozwolę sobie teraz na krótki opis różnych frakcji. Może się to wydawać mało porywające, ale jest to rzecz, do której wszyscy jesteśmy zobowiązani, dlatego że prowadząc gospodarstwo domowe, jakiekolwiek gospodarstwo domowe, zobowiązani jesteśmy właśnie do segregacji, do selektywnej zbiórki odpadów. No właśnie, i jak to robić? Zauważyliśmy zapewne, że na ulicach kosze podzielone są na kolory i oznaczone różnymi symbolami. Do każdego z tych pojemników wkładamy co innego. No dobrze, ale co i gdzie? Jednym z tych pojemników jest występujący najczęściej w kolorze niebieskim pojemnik na papier. No dobrze. Co tam gromadzić, czego nie. Pozornie wydawać by się mogło, że jest to rzecz prosta i oczywista, ale nie do końca. No bo co wrzucamy do kosza na papier? Do kosza na papier oczywiście wrzucamy papier, ale co to znaczy? Mogą to być opakowania papierowe, kartonowe, tekturowe, katalogi, ulotki, czasopisma, gazety, papier biurowy zadrukowany i niezadrukowany. Zużyte i zniszczone zeszyty, czy też zniszczone książki. Do tego nadaje się również papier pakowy, większość toreb pakowych, worków papierowych, oczywiście jeżeli nie są zanieczyszczone substancjami, które nie wykluczałyby ten papier z możliwości dalszego przerobu. Ale to nie znaczy, że wrzucamy tam absolutnie wszystko, co ma związek z papierem.
Do pojemnika na papier nie wrzucamy na przykład zużytych ręczników papierowych czy jednorazowych chusteczek higienicznych. Tak samo nie powinniśmy tam wrzucać wszelkiego rodzaju papieru połączonego z innymi substancjami. Nie nadaje się do tego na przykład papier lakierowany, foliowany czy połączony z inną substancją. Tak samo do kosza na papier nie wrzucamy papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego. Takie zanieczyszczenia również powodują, że taki papier nie nadaje się do prostego odzysku i mógłby zanieczyścić porcję tego papieru, który gromadzimy, który przeznaczony będzie później do recyklingu, do ponownego użycia. Tak samo, jeżeli mamy na przykład kartony po mleku, kartony po napojach, są to opakowania wielomateriałowe. Karton po mleku czy po napoju nie jest wykonany z czystego papieru. Jest to papier zazwyczaj foliowany, do tego często połączony chociażby z różnymi tworzywami, z których wykonane są chociażby zamknięcia tych kartonów. Worki po materiałach sypkich typu nawozy, kleje, farby, cementy i inne materiały chociażby stosowane w budownictwie czy w remontach również, jeżeli są zanieczyszczone takimi substancjami, nie mogą być wrzucane do papieru. Podobnie do zużytych chusteczek i zużytych ręczników papierowych dołączają tutaj pieluchy i podpaski zużyte, ich również nie wrzucamy do kosza na papier, mimo tego, że ich głównym składnikiem bywa papier. Podobnie tapety, jednorazowe naczynia, no i ubrania, ale to już zupełnie inny materiał. Osobiście przyznam się, że byłem sam zdumiony tym, że kiedy dowiedziałem się dawno temu, że chociażby do pojemnika na papier nie należy wrzucać na przykład paragonów. Tych paragonów drukowanych w sklepach chociażby na tym papierze termicznym, takie coś też nie nadaje się do wrzucania do kosza na śmieci, do kosza na papier. Drugi pojemnik, szkło. Pojemnik na szkło bywa zazwyczaj koloru zielonego. Niekiedy zdarza się, że mamy również rozdzielone pojemniki na szkło bezbarwne i szkło kolorowe. Jeżeli tak, to również dzielimy w ten sposób, a jeżeli nie, to wrzucamy szkło razem. No i dobrze, ale co wrzucamy do pojemnika na szkło? No, poza tym, że oczywiście szkło. Wszelkiego rodzaju butelki, słoiki, po napojach, po żywności, właściwie wszelkie opakowania szklane, z których korzystamy na co dzień, również nie tylko po substancjach spożywczych, ale również po kosmetykach, o ile oczywiście nie są to opakowania wielomateriałowe, połączone z innymi materiałami. Ale mimo wszystko do szkła nie należy wrzucać chociażby odpadów ceramicznych, doniczek, kryształów. Nie nadaje się tam również szkło żaroodporne, czyli chociażby te nietłukące czy trudno tłukące się szklanki, talerze czy inne naczynia również nie powinny tam trafiać. Absolutnie nie wrzucamy tutaj żarówek i świetlówek, szczególnie tych świetlówek kompaktowych, bardzo popularnych przez wiele lat, ale generalnie żadnych żarówek, żadnych źródeł światła zużytych nie wrzucamy do szkła, podobnie jak zużytych czy stłuczonych reflektorów samochodowych. Nie wrzucamy luster, szkła zbrojonego, termometrów, strzykawek oraz nie wrzucamy opakowań po lekach, rozpuszczalnikach czy olejach. Są to również substancje, które mogłyby na tyle zanieczyścić całą frakcję, że powodowałyby niemożność jej odzyskiwania, niemożność jej dalszego przerobu. Kolejną frakcją, kolejnym pojemnikiem jest to pojemnik zazwyczaj występujący w kolorze żółtym, przeznaczony na metal i tworzywa sztuczne. Znowu wydawać by się mogło, cóż prostszego, metale i tworzywa sztuczne. Ale zwróćmy uwagę, co można tam gromadzić, a czego nie.
W pojemniku na tworzywa sztuczne i metale gromadzimy przede wszystkim opakowania, chociażby butelki, pospolicie wykorzystywane butelki po napojach, czy wszelkiego rodzaju opakowania, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, plastikowe opakowania po kosmetykach, po środkach czystości, wszelkiego rodzaju worki, torby, reklamówki i inne takie właśnie przedmioty. Wrzucamy tutaj również wszelkiego rodzaju puszki po napojach, po konserwach, głównie puszki po produktach spożywczych, folię aluminiową, zresztą folię aluminiową, przedmioty z tak zwanych metali kolorowych, zakrętki od słoików, kapsle. Można tutaj również wrzucać zużyte, zniszczone zabawki, o ile nie są wykonane z materiałów, nie są to rzeczy wielomateriałowe. Jeżeli są na przykład plastikowe czy czysto metalowe, no to wtedy możemy to wrzucić. Natomiast pamiętajmy o tym, że do tego pojemnika nie wrzucamy ani butelek, ani jakichkolwiek innych opakowań z zawartością. Wrzucamy, tak jak do wszelkich pojemników, opakowania opróżnione. Nie gromadzimy tutaj opakowań po lekach i wszelkiego rodzaju środkach medycznych, produktach, artykułach medycznych. To są wszystko rzeczy, które należy utylizować w inny sposób, je oddajemy w inne miejsca. Tak samo nie gromadzimy w pojemniku na metal i tworzywa sztuczne chociażby opakowań po olejach. Wszelkie produkty ropopochodne mogłyby zanieczyścić znowu zbieraną przez nas frakcję, także puszek czy pojemników po olejach i wszelkich materiałach ropopochodnych do tego nie wrzucamy. Absolutnie nie mogą tutaj trafiać też baterie czy akumulatory. To są odpady innego rodzaju, do nich jeszcze dojdziemy za chwilę, w każdym razie też ich tutaj umieszczać nie należy. Podobnie jak pojemników po farbach, lakierach, tak samo i zużytego sprzętu elektronicznego. Wszelkie sprzęty techniczne, elektroniczne, nawet jeżeli w większości są wykonane właśnie z metali czy tworzyw sztucznych, nie mogą być w tym pojemniku gromadzone. Co z nimi robimy? Do tego dojdziemy za chwileczkę. W każdym razie zużyty sprzęt elektroniczny i gospodarstwa domowego również tutaj trafić nie powinien. Kolejne. Do brązowego worka lub pojemnika wrzucamy odpady ulegające biodegradacji. Jest to pojemnik brązowy, zazwyczaj oznaczony jeszcze bio. Co tutaj możemy wrzucać? Wszelkiego rodzaju odpadki, większość odpadków warzywnych czy owocowych, czyli jakieś obierki, ogryzki i inne takie rzeczy, które pewnie zdarzają się również w kuchni. Gałęzie, liście, zwiędnięte kwiaty, skoszoną trawę, resztki jedzenia czy chociażby trociny. Ale też ostrożnie. Do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji nie wrzucamy kości czy odchodów zwierzęcych. To też się do tego nie nadaje, także ostrożnie z odpadami kuchennymi, z resztkami jedzenia, zanim coś tutaj wrzucimy, zastanówmy się, czy można to tutaj umieścić. Tak samo jak do pozostałych pojemników nie wrzucamy odpadów niebezpiecznych, czy drewna przetworzonego, wszelkiego rodzaju płyty wiórowe, czy na przykład kawałki mebli też nie mogą być tutaj gromadzone. Drewno wysoko przetworzone, chociażby impregnowane, nie może trafić do tego pojemnika. W przypadku odpadów ulegających biodegradacji, pewnym ułatwieniem dla osób, które dysponują chociażby własnym ogrodem, może być to, że mogą stosować kompostowniki. Kompostowniki, czyli takie pojemniki albo wykonane samodzielnie, albo dostępne w sprzedaży, w których można gromadzić te właśnie odpady ulegające biodegradacji, no i wykorzystać je później po prostu w
tymże właśnie swoim ogrodzie jako nawóz do roślin. Ale gromadząc odpady ulegające biodegradacji we własnym kompostowniku, również należy pamiętać o tym, żeby segregować je odpowiednio, żeby nie wrzucać tu rzeczy, które nie powinny trafić do pojemnika. To, co może trafić do pojemnika, może trafić do naszego kompostownika, natomiast rzeczy, które tam nie powinny się znaleźć, nie mogą być również kompostowane. No i ostatnim rodzajem pojemnika, z którym się spotkamy, będzie to pojemnik na odpady zmieszane. Co tam wrzucamy? Najprościej można byłoby powiedzieć, że całą resztę, czyli wszystko to, czego nie można posegregować, ale to też nie jest do końca ściśle powiedziane. Dlatego, że nie wrzucamy tu wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Odpadów niebezpiecznych, czyli w gospodarstwie domowym chociażby nie mogą to być różnego rodzaju baterie, zużyty sprzęt elektroniczny i inne tak zwane elektroodpady, wszelkie przedmioty zanieczyszczone właśnie substancjami ropopochodnymi. Czyli wszystko to, co nie nadaje się do recyklingu, do przetworzenia, ale nie jest też odpadem niebezpiecznym. Wrzucając różne przedmioty do tego pojemnika, często pewnie spotkamy się z takimi właśnie, których tam wrzucać nie należy, albo takich, które się tam nie mieszczą. Wiele z tych rzeczy można oddać do tak zwanego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Są to punkty działające organizowane między innymi przez gminy czy inne jednostki samorządowe. Tam właśnie oddajemy wszystko to, czego nie możemy wrzucić do żadnego z tych pojemników, czego nie mogliśmy ani posegregować, ani wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, czyli wszelkiego rodzaju elektrośmieci, zużyte sprzęty gospodarstwa domowego, lekarstwa, opony. Tylko też pamiętać należy, że PSZOK-i przyjmują odpady z gospodarstw domowych. No i też w odpowiedniej ilości. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i tych odpadów produkuje znacznie więcej niż typowo powstaje w gospodarstwie domowym, to też należy wtedy dowiedzieć się, w jaki sposób te odpady pochodzące z działalności należy utylizować. W każdym razie, co i jak można oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, no to każdy może znaleźć taką informację również u siebie w miejscowym właśnie PSZOK-u, czy też w jednostce samorządowej organizującej taki punkt zbioru. Gromadząc odpady, warto pamiętać o pewnej rzeczy. Starajmy się nie tylko ograniczać ich ilość bezpośrednio, ale też zmniejszajmy objętość tych odpadów tam, gdzie jest to możliwe. Można by zaryzykować tutaj taką rymowankę, zgniatanie, sposób na opakowanie. Zastanówmy się, czy ten karton, czy chociażby butelkę po napoju musimy wrzucać do pojemnika w całości? Nie. Dobrą praktyką jest zgniatanie opakowań, zgniatanie tych rzeczy, które do tego się nadają, chociażby plastikowych butelek, chociażby kartonów po mleku. Zwróćmy uwagę, jak często się zdarza, że ktoś niefrasobliwie wrzuci kartonik po napoju do pojemnika, do małego kosza na śmieci, no i wystarczy czasami jeden czy dwa kartoniki, małe kartoniki po sokach, żeby praktycznie całe takie wiaderko na odpady było zapełnione. A tak naprawdę, co tam jest? Powietrze. Puste opakowanie zawiera powietrze. Jeżeli będziemy pamiętać o tym, że to, co jest możliwe, żeby to, co jest możliwe, zgniatać, no to też zmniejszymy objętość produkowanych, przynajmniej w momencie wywożenia, odpadów, no i ograniczymy też konieczną liczbę kursów, którymi trzeba będzie to wywieźć.
Sam byłem zdziwiony, ile chociażby kartonów po mleku zmieści się do kosza na odpady. Od razu mówię, dużo. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy zorganizowali sobie albo, jeżeli nie teraz, to może w domu, może z własnymi dziećmi, może w szkole, jeżeli ktoś pracuje w szkole, małą zabawę. Co gdzie wrzucić? Przygotujmy sobie 5 albo kopert, albo pojemników, albo sami z kartek papieru złóżmy małe pojemniczki czy koperty. Oznaczone tak jak oznaczone są pojemniki na odpady segregowane, czyli koperta na przykład z oznaczeniem papier, druga metale i tworzywa sztuczne, trzecia szkło, czwarta bio, no i piąta na odpady zmieszane. Po czym możemy sobie przygotować na przykład karteczki. I na tych karteczkach wypiszmy sobie różne rzeczy, które wyrzucamy. Możemy sobie sami wymyślić różne przedmioty, które u nas stają się odpadem, albo na przykład wpisać na jednej karteczce stłuczony wazon, na drugim ogryzek od jabłka, na trzecim zużyta pielucha, na czwartym gazeta, na kolejnym pojemnik po oleju słonecznikowym, na kolejnym papierku znoszony płaszcz i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mogą być różne rzeczy, chociażby pęknięte lustro, stłuczony słoik, niesprawny telewizor, opony samochodowe, zabawki, zapisane zeszyty, uschnięta paprotka, puszka po szprotkach i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy sobie przygotować jak najwięcej tego typu zapisków, każdy na osobnej małej karteczce, i potem sprawdźmy. I potem spróbujmy je posegregować, czy uda nam się dobrze trafić do odpowiedniego kosza, bo wydawać by się mogło, że cóż prostszego, posegregować, przecież dobrze wiemy, to jest takie proste, takie łatwe, co gdzie ma trafić. Ale spróbujmy zrobić to w praktyce. Zanim zaczniemy na dobre segregować odpady w gospodarstwie domowym, spróbujmy zrobić to na próbę. Okaże się, że w paru sytuacjach na pewno spotkamy się, na pewno napotkamy wątpliwości, będziemy się zastanawiać, ale czy na pewno. Póki nie wrzucamy czegoś konkretnie do pojemnika, możemy się zastanowić, cofnąć się do naszych wskazówek i pomyśleć dobrze, gdzie taką rzecz należy umieścić. Można potraktować to również jako punkt wyjścia chociażby w nauczaniu młodszych do właściwego gospodarowania odpadami. Można zacząć od zabawy w segregowanie odpadów właśnie w ten sposób, czyli tak jak mówiłem, przygotowujemy sobie 5 kopert czy 5 pojemniczków, wypisujemy jak najwięcej różnych rzeczy, które są lub stają się w pewnym momencie odpadami, a potem staramy się posegregować te rzeczy, posegregować te nasze odpady i umieścić je w odpowiednich pojemnikach. I nie tylko będziemy mieli z tego pewnie sporo uciechy, ale też punkt do przemyśleń. Zastanówmy się wtedy, czy na pewno jest to takie proste, jak nam się wydaje. No tak, ale mógłby ktoś powiedzieć, po co to wszystko? Dlaczego tyle uwagi poświęcamy zwykłym śmieciom, przecież chodzi tylko o to, żeby się tego pozbyć? Otóż nie. Właśnie, po co to wszystko? Pewnie się domyślamy, że zresztą wspominaliśmy o tym w poprzednich już kilka minut wcześniej. Chodzi o recykling. Recykling, co to znaczy? O przywrócenie pewnych substancji, wykorzystywanych przez nas materiałów czy substancji z powrotem do obiegu, o użycie wielokrotnie, o przerobienie ponownie tego, co wydaje nam się już zbędne, niepotrzebne, o odzyskanie z tego tych surowców, tych materiałów, które mogą się jeszcze przydać, czy bezpośrednio, czy po przerobieniu, na kolejne przydatne rzeczy. Co może podlegać recyklingowi? Co może być przerobione, użyte ponownie? No, niemalże wszystko z tych rzeczy, o których wspominaliśmy. Posłużę się paroma przykładami. No, chociażby papier.
O zbiórce makulatury też już sobie mówiliśmy. Papier, jeżeli jest zebrany, trafia znowu do zakładów zajmujących się przetwórstwem czy produkcją papieru. No i zamiast, już kolokwialnie mówiąc, wycinać kolejne drzewa do produkcji papieru, no to przecież można produkować kolejne papierowe rzeczy właśnie z makulatury, właśnie z tego papieru z odzysku. Bardzo wiele artykułów papierniczych może być produkowanych z odzyskanego papieru bez straty dla ich jakości i pewnie często nie zdajemy sobie sprawy, że kupując nowy zeszyt, nowy notatnik, no to są rzeczy, które mogą powstawać właśnie z makulatury, z papieru już raz wykorzystanego. No chociażby tak prozaiczny przedmiot jak papier toaletowy. Znowu posłużę się pewnym wspomnieniem ze swoich lat, no powiedzmy, kiedy byłem nieco młodszy. Obecnie papier toaletowy no, wygląda troszkę inaczej niż jeszcze powiedzmy 30-40 lat temu, ale pamiętam, że zdarzał się papier toaletowy, w którym można było znaleźć skrawki chociażby, nie wiem co to było, być może książki, być może gazety, w każdym razie pamiętam, że zdarzało mi się wręcz poszukiwać poszczególnych literek i zastanawiałem się, co to było, czy to mogła być gazeta, czy to mogła być książka. No ale to już oczywiście tylko przykład anegdotyczny. Papier może być, kiedy trafi do przetwórni, jest znowu segregowany, czyszczony, mielony i poddawany odzyskowi. Tworzywa sztuczne, chociażby te nieszczęsne butelki plastikowe, z którymi spotykamy się na co dzień, a które pewnie towarzyszą nam w ogromnej ilości, nadają się do przetwórstwa, mogą trafiać do zakładów, które zajmują się ich przetwarzaniem. I no, nie zawsze powstają z nich kolejne nowe butelki. Z tego mogą powstawać różne przedmioty, chociażby artykuły odzieżowe. Pewnie wielu z nas korzysta z odzieży polarowej, prawda? Odzież z polaru to jest też coś, co może być wykonane właśnie z tworzywa sztucznego, pochodzącego z odzysku. Między innymi w skład tego mogą wchodzić tworzywa odzyskane chociażby z tych nieszczęsnych plastikowych butelek. Metale. Oczywiście metale, zdecydowana większość metali, jeżeli nie wszystkie, nadają się do powtórnego wykorzystania. O skupach złomu i przetwórstwie złomu, no to już wspominaliśmy i dobrze wiemy, że złom nie tylko żelaza, ale również tych metali nieżelaznych, chociażby miedzi, którą tu mamy na przykładzie, może być znowu przetopiony i znowu z tego może być wykonany kolejny metalowy przedmiot. Znowu może mu być nadane, mówiąc wprost, nowe życie. Podobnie materiały szklane, jeżeli nawet nie użyjemy wielokrotnie tego samego słoika czy tej samej butelki, to szkło może trafiać do zakładów przetwórczych, może trafić ponownie do huty szkła, gdzie znowu jest przerobione na kolejne nowe artykuły szklane, które znowu trafiają do nas, a po zużyciu znowu stają się surowcem do odzysku. No tak, ale co się stanie z tym, czego nie uda nam się posegregować, czego nie uda nam się odzyskać? Oczywiście pewna ilość odpadów znowu trafi na wysypiska, znowu trafi na składowiska odpadów, ale im mniej tam trafi, tym lepiej. Oczywiście segregując, starając się możliwie jak największy odsetek, jak największą część tych naszych odpadów odzyskiwać, segregować, wykorzystywać ponownie, czy poddawać recyklingowi, zmniejszamy ilość odpadów poddanych składowaniu. Zmniejszamy przynajmniej tempo przyrostu tych składowisk. No,
Oczywiście tutaj pewnym wzorcem, do którego pewnie nieprędko dorównamy, mogą być Szwedzi, którzy szczycą się tym, że u nich na składowiska trafia 1% odpadów produkowanych w ich kraju. 1%. Bardzo niedużo, prawda? 0,01 tylko trafia na wysypiska. No właśnie. Mała zagadka, co to jest? Otóż to malownicze wzniesienie to jest góra śmieci. Oczywiście teraz już częściowo zrekultywowana, już porośnięta roślinnością, ale gdzie ona się znajduje? Otóż nigdzie daleko. Jest to jak najbardziej w Polsce. Jest to wysypisko śmieci pod Warszawą, radiowo pod Warszawą. Największa góra śmieci w Europie. Wspomnieliśmy już o problemie spalania śmieci. Oczywiście wiemy już, że zrzucenie śmieci na pryzmę i podpalenie tego, czy też spalanie śmieci w niekontrolowany sposób w piecach domowych nie jest dobrym rozwiązaniem. Jest to nie tylko niekorzystne środowiskowo, jest to również po prostu przestępstwo, ale zastanówmy się chwilę. Przecież co daje nam spalanie? Spalanie może nam dać przecież energię. Oczywiście pod warunkiem, że jest prowadzone w sposób kontrolowany. No właśnie. Na pewno słyszeliśmy o spalarniach odpadów. Spalarnie kojarzą nam się z reguły niezbyt dobrze. Pewnie nieraz spotkaliśmy się również, słyszeliśmy o protestach, które były organizowane z powodu planów budowy tak zwanych spalarni odpadów. Tyle, że współczesne spalarnie to przecież nie jest wielki piec, do którego wrzuca się wszystko jak leci, podpala się to, zalewa się tam jeszcze może jakąś podpałką, podpala się i spala się w sposób niekontrolowany. Otóż nie. Spalarnia może wyglądać tak. To, co jest na zdjęciu, to nowoczesna spalarnia odpadów w Krakowie. W spalarni odpadów, tak jak wspomniałem, nie mamy prostego spalania w zwykłym piecu, że podpalamy i niech się dzieje co chce. Jest to oczywiście obróbka termiczna, która daje nam możliwość zmniejszenia ostatecznej objętości tychże odpadów, ale jest to proces prowadzony w sposób kontrolowany. I nie tylko jest to metoda na pozbycie się, na zmniejszenie ilości składowanych odpadów, ale też sposób na pozyskanie pewnej energii. Przecież ze spalania, jeżeli palimy w piecu, co nam daje ogień? No, ciepło i światło, prawda? Czyli różne formy energii. Tą energię powstałą kolokwialnie mówiąc, spalaniu właśnie odpadów, można wykorzystać. I takie spalarnie, jak ta chociażby widoczna tutaj na ilustracji, dają między innymi jednym z produktów ich właśnie jest energia, czyli chociażby ciepło, które możemy wykorzystać do podgrzania wody używanej w gospodarstwie domowym, do ogrzewania mieszkań. Czyli to spalanie, oczywiście nie, tak jak mówiłem, nie spalanie w piecu domowym czy w ognisku, tylko spalanie w sposób kontrolowany, może być jak najbardziej współczesną i dopuszczalną formą utylizacji odpadów. Nie tylko odbywa się to w sposób kontrolowany, ale również spaliny powstające w tym procesie są odpowiednio filtrowane, oczyszczane. Także mówiąc wprost, nie ma co się bać spalarni. Nie ma co się bać współczesnych spalarni. No tak, tylko że cały czas zastanawiamy się tutaj, co robić z tymi śmieciami. Jak je zagospodarować, jak je segregować i tak dalej. Ale zastanówmy się, gdyby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, co by było, gdybyśmy spróbowali nie tylko zastanowić się, co zrobić ze śmieciami, ale zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie ograniczyć przynajmniej ilość produkowanych przez siebie odpadów. A jeżeli tak, to w jaki sposób? Robiąc zakupy, spróbujmy się zastanowić, czy na pewno dana rzecz, którą chcemy kupić, jest nam niezbędnie potrzebna. Oczywiście nie chodzi o to tutaj, żeby w
wpędzać się w pustelniczy tryb życia, rezygnować ze wszystkich zdobyczy cywilizacji i z różnych rzeczy, które mogą być nam mniej lub bardziej przydatne. Nie o to chodzi, nie popadajmy tutaj w skrajności. Natomiast zastanówmy się, czy na pewno co pół roku potrzebuję nowego telefonu, czy na pewno potrzebuję kolejnej sztuki ubrania, czy rzeczy, których używam do tej pory, czy te rzeczy spełniają swoją rolę, czy już nie mogą być używane. Bo zastanówmy się, wszystko co kupimy, za jakiś czas, prędzej czy później, stanie się odpadem, przestanie być używane. No co? I będziemy dalej gromadzić, będziemy dalej produkować kolejne ilości odpadów? Czy to jest konieczne? Zastanówmy się, czy na pewno danej rzeczy potrzebujemy, czy to, czego używamy, może dalej służyć? Jeżeli nie, dlaczego? Może da się naprawić? Może możemy z tego korzystać dalej? Być może uda nam się przynajmniej od czasu do czasu zrezygnować z kupna rzeczy, której tak naprawdę, jak się dobrze zastanowimy, nie potrzebujemy. A dzięki temu o tyle mniej odpadów wyprodukujemy po zakończeniu używania tego, czego aktualnie używamy. Druga rzecz, o której również możemy decydować, robiąc zakupy, to jest to, ile czego potrzebujemy. Czy na pewno musimy mieć setki sztuk ubrań? Czy na pewno musimy mieć setki chociażby elementów, nie wiem, zastawy stołowej, czy jakichkolwiek innych przyborów gospodarstwa domowego? Szczególnie ciekawą wydaje mi się rzeczą jest ilość żywności, którą kupujemy. Kiedy trafiłem na dane dotyczące ilości marnowanej żywności, to przyznam, że byłem zaskoczony, dlatego że przynajmniej połowa tego, co wyprodukowanej żywności, jest marnowana. Trafia na wysypiska, trafia do śmietniku. Zastanówmy się, robiąc zakupy, czy na pewno musimy kupić aż tyle, ile kupujemy. Po pierwsze, w ten sposób w zasadzie, marnując żywność, nie tylko wyrzucamy własne pieniądze, nie tylko marnujemy swoje zasoby finansowe, ale zobaczmy, ileż surowców i energii niezbędnej do wytworzenia danej żywności zostanie w ten sposób zmarnowanych. Jeżeli postaramy się ograniczyć ilość nabywanych rzeczy do tego, co rzeczywiście jest nam potrzebne, to w ten sposób być może uda nam się również ograniczyć ilość odpadów, które później z tego powstaną, ilość odpadów produkowanych przez nas. Kolejna rzecz. Jakość produktów. No właśnie, jakość produktów, jak to mawiała moja babcia, nie stać mnie na tandetę. Więc zastanówmy się, czy lepiej jest zgromadzić mnóstwo rzeczy, których użyjemy raz czy dwa razy, czy lepiej jednak kupić coś porządnego i korzystać z tego wielokrotnie. Oczywiście świadom jestem tego, że wiąże się to bezpośrednio z ceną, więc co za tym idzie, z dostępnością, z możliwością zakupu przez nas danego przedmiotu. Ale przemyślmy to, czy przedmiot o większej jakości, lepiej wykonany, z lepszych materiałów, nie posłuży nam wielokrotnie dłużej i nie tylko będzie znacznie bardziej na dłuższą metę opłacalny w zakupie, ale też nie stanie się błyskawicznie odpadem. Myślę, że nad tym warto również się zastanowić, kiedy robimy chociażby nasze codzienne zakupy. Wybierając różne przedmioty, warto zwrócić uwagę na materiał, z którego są wykonane zarówno bezpośrednio rzeczy, które chcemy kupić, jak i opakowania tych przedmiotów. Może się okazać, że będziemy mieli do wyboru albo przedmiot, który, jeżeli już stanie się po zużyciu odpadem, albo trafi na wysypisko, na składowisko, ponieważ nie będzie nadawał się do przetworzenia, albo na taki, który nadaje się do przetworzenia i będzie można wykorzystać materiał, którego jest zrobiony wielokrotnie. Zastanówmy się, bo chyba warto. Przyjrzyjmy się dokładnie materiałom,
oraz opisom na opakowaniu. Niektóre rzeczy mogą być używane wielokrotnie, chociażby zwróćmy uwagę na symbole na opakowaniach, dlatego że bardzo często nie tylko istotny jest materiał przedmiotu, ale właśnie opakowania, w którym go nabywamy. Niektóre przedmioty mogą być używane wielokrotnie, chociażby szklane butelki, szklane słoiki, które mogą być później zwracane, wyczyszczone i używane wielokrotnie, ponieważ zużywają się powoli, do czasu swojego fizycznego zniszczenia, chociażby stłuczenia butelki czy słoika, to taki przedmiot może być stosowany wielokrotnie. Jeżeli materiał chociażby na opakowaniu nadaje się do recyklingu, również jest odpowiednio oznaczony. Zwróćmy uwagę, czy na opakowaniach przedmiotów, które kupujemy, występują przedstawione teraz właśnie na slajdzie oznaczenia. One dają nam pewne pojęcie o tym, czy dany przedmiot nadaje się do przetworzenia, czy opakowanie nadaje się do powtórnego wykorzystania, czy może do przetwórstwa, czy może być użyty wielokrotnie, nadaje się do recyklingu. Na przykład mamy jako trzeci przedmiot wykonany z aluminium, no to już wiemy, że może być jako jeden z metalowych przedmiotów wykorzystany wielokrotnie, czy też jest to materiał ulegający biodegradacji, który rozłoży się nam w naturalny sposób i nie będzie potem przez lata zalegiwał na wysypiskach odpadów. Jeżeli wgłębimy się w oznaczenia na opakowaniach, to warto zwrócić też uwagę na rodzaje tworzyw. Bardzo często opakowania różnych przedmiotów wykonane są z tworzyw sztucznych, ale te tworzywa też są różne. O ile niektóre z nich nadają się do przetwórstwa i są stosunkowo proste do ponownego przetworzenia już czy użycia wielokrotnego, o tyle niektóre tworzywa są trudniejsze, a wręcz powinniśmy ich unikać ze względu na szkodliwość albo ich samych, albo substancji, które mogą się z nich uwalniać. No, jednym z takich najpospolitszych tworzyw jest tworzywo oznaczone PET, czyli ten PET, no to podejrzewam, że kojarzymy to chociażby z tych plastikowych butelek jednorazowych, czy chociażby polichlorek winylu PVC używany między innymi do folii, którą niejednokrotnie pakujemy żywność, czy w której kupujemy paczkowane produkty. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się oczywiście uczyli znowu na pamięć oznaczeń czy składu chemicznego poszczególnych opakowań, ale spróbujmy może nawet dla zaspokojenia własnej ciekawości poszukać informacji, co jest czym, co się nadaje do przetwórstwa, co jest mniej szkodliwe dla środowiska, a co z kolei może być niekorzystne czy dla środowiska, czy dla nas, czy może dla nas wręcz bezpośrednio. Jeżeli już jesteśmy przy opakowaniach, to warto zwrócić uwagę, co jak jest opakowane, w sensie jak bardzo jest opakowane. Spotkałem się kiedyś, nie pamiętam już w tej chwili gdzie i kiedy, z konkursem na najbardziej opakowany produkt. No i rzeczywiście propozycje, które tam padały, budziły, no nie ukrywam, moje ogromne zdziwienie, ponieważ w wielu przypadkach opakowania było wielokrotnie więcej niż samego produktu. No chyba szczytem wszystkiego to była jakaś paczka ciastek, w której kilka niedużych ciasteczek było zapakowanych. Każde ciastko osobno, potem to wszystko w zbiorczą folię, w plastikową wytłoczkę, plastikowa wytłoczka jeszcze do tego w kartonowe pudełko. Także zwróćmy uwagę, jak pakowane są przedmioty, które kupujemy. No to co widać na slajdzie, to już oczywiście właśnie takie przykłady opakowań ekstremalnych, bo czy musimy pakować na przykład pojedynczo banany w styropianową tackę i foliową owijkę, albo jabłko. Zwróćmy uwagę, jak zapakowane są te jabłka. Podkładka, koszyczek na każde jabłko, a potem jeszcze folia. No a szczytem wszystkiego są te obrane i zapakowane w plastikowe pudełka pomarańcze czy też mandarynki. Pozbawiono je ich jak najbardziej naturalnych opakowań, czyli skórki, po to, żeby zapakować w plastikowe pudełka.
myślę, że każdy z nas, robiąc zakupy, byłby w stanie w każdym sklepie wskazać przykłady absurdalnie wręcz zapakowanych produktów i zastanówmy się, czy nie przyczyniamy się do zwiększenia, niepotrzebnego zwiększenia ilości produkowanych odpadów, wybierając właśnie tak bezsensownie opakowane produkty. Kolejny przykład. Przedmioty jednorazowego użytku. Pewnie wielu z nas zdarzyło się chociażby zatrzymać gdzieś w drodze, chociażby na jakiejś stacji benzynowej na kawę. No i co wtedy dostajemy? Kawę w jednorazowym kubeczku, pół biedy, jeżeli papierowym, a nie styropianowym, do tego plastikowa pokrywka, jednorazowe mieszadełko, porcja cukru również w jednorazowych opakowaniach. No i zastanówmy się, czy ten naparstek kawy jest wart tej ilości odpadów? Czy na pewno chcemy się do tego przyczyniać? Jeżeli zdarza nam się podróżować chociażby pociągami dalekobieżnymi, to też w niektórych kategoriach pociągów spotkamy się pewnie z tym, że serwowany jest nam poczęstunek. W postaci również naparstka kawy i do tego być może ciastko czy batonik. Przy czym znowu kawę dostajemy w jednorazowym kubeczku z jednorazową przykrywką, jednorazowym mieszadełkiem. Do tego jest cukier w jednorazowych saszetkach. Często cukier i mieszadełko dodatkowo zapakowane jeszcze w jednorazowe opakowanie foliowe. Do tego mamy dołączoną serwetkę jednorazowego użytku, zapakowaną oczywiście w jednorazowy woreczek foliowy, a to wszystko podawane nam jest na jednorazowej styropianowej tacce. Nie wiem, ile razy użyłem słowa jednorazowy w tym momencie, ale dużo, ponieważ tyle właśnie tych przedmiotów otrzymujemy i często to, co dostaniemy po użyciu, nie mieści się potem w śmietniczce przeciętnej śmietniczce stosowanej w pociągu. Ostatnio odchodzi się chociażby od stosowania jednorazowych słomek do napojów. Wprowadzane są przynajmniej takich słomek z tworzyw sztucznych, ponieważ zastępowane są słomkami produkowanymi z materiałów nadających się po prostu do recyklingu albo z ulegających łatwej biodegradacji. Jeżeli używamy w domu różne przedmioty, różne przybory, to wiele z nich można wykorzystać ponownie. No, podejrzewam, że niektórzy z nas potrafią, radzą sobie na przykład chociażby z robieniem przetworów na zimę. Jeżeli ktoś robi przetwory, no to na pewno takie opakowania, chociażby jak słoiki czy butelki, są bardzo cenną rzeczą i mogą być używane wielokrotnie przez lata. Zwróćmy uwagę, że nie tylko butelki czy słoiki można wykorzystać. Ostatnio dość modne stają się chociażby meble ze skrzynek, z palet jednorazowych. Bardzo, bardzo kreatywnie można wykorzystać chociażby plastikowe butelki. Można z nich zrobić widoczne chociażby na slajdzie doniczki. No, na wiele sposobów można je wykonać, to jest jeden z przykładów. Ten stojaczek na biżuterię widoczny na slajdzie również jest wykonany z plastikowych butelek. Są to po prostu dna z plastikowych butelek. Natomiast ja przyznam, że zdarza mi się wykorzystywać również plastikowe butelki. Na dolnym zdjęciu po prawej stronie właśnie startuje rakieta wykonana właśnie z plastikowej butelki, a wręcz będąca plastikową butelką. Do wykonania rakiety z plastikowej butelki, oprócz samej butelki, potrzebna jest tylko odrobina denaturatu i zapalniczka, a efekt jest bardzo widowiskowy. Jeżeli się zastanowimy, ile z tych rzeczy, które używamy i które wyrzucamy na co dzień w gospodarstwie domowym, można wykorzystać ponownie, to podejrzewam, że będziemy zaskoczeni, ile z nich można wykorzystać wiele razy, ile zastosowań można znaleźć dla rzeczy, które wydawałoby się są takimi, można powiedzieć, oczywistymi śmieciami, oczywistymi odpadami, jak chociażby owe nieszczęsne plastikowe butelki. Szanowni Państwo, pozwolę sobie teraz na pewną
obszerną dygresję, może nie bezpośrednio związaną ze śmieciami, z odpadami, czy z gospodarką odpadami i z ich segregowaniem, natomiast związaną z pewnym problemem, który pewnie nam się kojarzy. Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że jeszcze ani razu do tej pory nie użyłem określenia ekologiczny. No właśnie. Czy to, co tutaj mówiliśmy, ma coś wspólnego z ekologią? Pozwolę sobie tutaj wykorzystać pewien znaleziony też slajd, na którym można przeczytać: chcę żyć ekologicznie. No dobrze, ale co to znaczy? Może chcemy żyć matematycznie, a może filozoficznie? Proszę Państwa, czy mówimy tutaj o ekologii? Nie. Oczywiście, te wszystkie rzeczy są jak najbardziej słuszne i powinniśmy korzystać z segregacji odpadów, generalnie dbać o środowisko, ale proszę Państwa, segregacja odpadów, dbanie o minimalizację ilości odpadów i tak dalej, to nie jest ekologia. Celowo to podkreślam, ponieważ słowo to bywa ostatnio nadużywane, ale najczęściej niestety w błędnym znaczeniu. Proszę Państwa, co to w takim razie jest ekologia? Ekologia jest dziedziną nauk biologicznych. Ekologia jest nauką, podkreślam, jest nauką, więc ekologią nie jest styl życia, blokowanie dróg, przykuwanie się do drzewa czy sprzątanie świata. Ekologia jest nauką zajmującą się badaniem powiązań i zależności w przyrodzie. Zależności między organizmami, a także między organizmami a ich środowiskiem. Ochrona środowiska jest odrębną dziedziną wiedzy, jest interdyscyplinarna, łączy wiedzę różnych nauk przyrodniczych, fizyki, chemii, biologii czy geografii, ale nie można tych rzeczy ze sobą utożsamiać. Tak samo określenia typu ekologiczna pralnia, ekologiczny styl życia czy ekologiczny papier toaletowy, to jest tak naprawdę ekologiczna bzdura, bo ten papier toaletowy równie dobrze można by nazwać matematycznym albo filozoficznym i sens tego byłby taki sam, czyli żaden. Także to, cośmy sobie tutaj cały czas omawiali, to nie jest ekologia, to jest ochrona środowiska. Zupełnie dwie różne rzeczy. Ale pozwolę sobie tutaj rozwinąć tą dygresję, żeby nam to się równie dobrze utrwaliło i żebyśmy na zakończenie, no może rozwinęli troszeczkę tą myśl. Proszę Państwa, ekologia, żeby nie mylić z ochroną środowiska, jest to dziedzina nauk biologicznych. Ekolodzy pracują w terenie. Właśnie. Jak wygląda praca ekologów w terenie? Jak wspomniałem na samym początku, przez wiele lat pracowałem w Polskiej Akademii Nauk i w tej stacji badawczej, w której miałem przyjemność pracować, pracuje całe grono naukowców, każdy zajmuje się swoją dziedziną wiedzy, no i wszyscy ci ludzie prowadzą właśnie badania ekologiczne. Jak wyglądają badania ekologiczne? Kiedy sobie o tym opowiemy, pewnie uznają Państwo, że ekolodzy i w ogóle naukowcy to są bardzo dziwni ludzie. I od razu mówię, będą Państwo mieli rację, bo biolodzy to są bardzo dziwni ludzie. No ale jak wygląda praca ekologa terenowego? Takim przykładem przyrządu wykorzystywanym w badaniach ekologicznym jest chociażby biocenometr. Biocenometr jest przyrządem służącym w badaniach entomologicznych. Entomologia, wiem, brzydkie słowo. Entomologia, nauka o owadach. Proszę zwrócić uwagę, z czego zbudowany jest biocenometr? Biocenometr zbudowany jest z kołpaka, z takiej satynowej siatki, która oparta jest na podstawie. Podstawa jest kwadratem o boku pół metra, więc taki kołpak obejmuje powierzchnię 1/4 metra kwadratowego. Ale do biocenometru konieczne jest jeszcze bardzo hałaśliwe urządzenie, ponieważ jest to wózek lub taczka z agregatem prądotwórczym i zamontowanym do tego odkurzaczem. Jak wygląda badanie biocenometrem? Zarzuca się kołpak na powierzchnię badawczą, po czym do płóciennych woreczków zbiera się z zawartych tam roślin bezkręgowce, które miały
pecha znaleźć się akurat na naszej powierzchni badawczej. Ponieważ biocenometr obejmuje powierzchnię badawczą 1/4 metra kwadratowego, po pobraniu iluś tam prób, można również przeanalizować, jakie jest chociażby zagęszczenie, przeliczyć to wszystko na jednostkę powierzchni. Także jednym z przykładów ekologa to będzie ten, który wychodzi chociażby w teren z taczką, na której zamontowany jest odkurzacz. No ale jest to wbrew pozorom bardzo często stosowane urządzenie w badaniach entomologicznych, stosowane zresztą od wielu lat. Tutaj mamy zdjęcie też biocenometru sprzed kilkudziesięciu lat. I zwróćmy tylko uwagę, że tutaj zamiast agregatu prądotwórczego jest noszony akumulator, ale generalnie zasada działania jest dokładnie ta sama. Kolejnym rozwinięciem badań nad ekologią owadów był motoczerpak. Motoczerpak złożony jest z motocykla. Motocykla z wózkiem bocznym, do którego przymocowana jest sztyca, a na tej sztycy czerpaki na owady. No tak, entomolog pewnie kojarzy się w większości z nas z takim człowiekiem biegającym po polu z siatką na motyle. No i jest to prawda, ale współczesny entomolog jest zmotoryzowany i wygląda właśnie tak. Co jest powierzchnią badawczą w przypadku motoczerpaka? Powierzchnią badawczą jest słup powietrza, którego objętość można bardzo łatwo wyliczyć. Jest to objętość określamy jako objętość walca. Podstawą tego walca jest to koło otoczone przez czerpak, natomiast wysokością walca będzie długość przejechanego odcinka. Widzimy tutaj, że na tym czerpaku są takie troczki, którymi odwiązujemy sobie kolejne próby badawcze. Pobieranie prób polega na tym, że po prostu badany odcinek przejeżdżamy kilka razy i pobieramy sobie te próby bez kręgowców właśnie w ten sposób. Jest to urządzenie, które również było opracowane już dobre kilkadziesiąt lat temu. Proszę zwrócić uwagę, jest to pierwszy stosowany motoczerpak zamontowany na motocyklu produkcji radzieckiej. Był to motocykl marki Ural, do którego zamiast kałasznikowa przymocowane były właśnie czerpaki na owady. A to już ślepa uliczka w ewolucji badań ekologicznych. Była to próba nieszczególnie udana zastosowania motoczerpaka w wyższych warstwach, wyżej nad ziemią. Próba nieudana ze względu na to, że no cóż, samolot, żeby leciał, musi mieć określoną szybkość, a motoczerpak z kolei nie może się poruszać za szybko. Szybkość samolotu była do tych badań zdecydowanie zbyt duża, bo po prostu próby były tak mocno ubite, że próba badawcza nie nadawała się do analizy, bo po prostu to, co się złapało, zostało po prostu w tej siatce zmielone. No ale próba była. No dobrze. Co mamy na kolejnym zdjęciu? Na kolejnym zdjęciu mamy mówiącego te słowa. To jest ten, który tam siedzi za pilotem na tejże właśnie motolotni. O co w tym chodzi? Swojego czasu, pracując w stacji badawczej, razem z kolegą ornitologiem mieliśmy projekt, w którym sprawdzaliśmy wpływ obecności lisa w krajobrazie rolniczym na populację ptaków, które tam gniazdują. No bo lis, jeden z głównych drapieżników występujących w krajobrazie rolniczym, więc wydawać by się mogło, że skoro ten lis, ten straszny drapieżnik tak sobie grasuje po tych polach, no to pewnie tych ptaków będzie tam dużo, dużo mniej. Potem się zresztą okazało, że jest zupełnie odwrotnie, że te ptaki wyjadane intensywnie przez lisa rekompensują sobie to bardzo sprawnie, intensywnie się po prostu rozmnażając. No ale do rzeczy. Ponieważ moją częścią była ta część ssacza, jednym z moich zadań była inwentaryzacja lisich nor na naszej powierzchni badawczej. Było tego do obrobienia wiele hektarów, a czasu do obróbki niewiele, dlatego że lisy zaczynały kopać nory, w tym momencie już zaczynała wyrastać ozimina, no i a czas, a ozimina
przynajmniej na początku, rośnie stosunkowo szybko. No więc czasu na policzenie tych nor było bardzo mało, więc można było od rana do wieczora spędzać czas w terenie i po prostu jeździć po wszystkich polach, po wszystkich polnych dróżkach i miedzach i liczyć te nory, albo za którymś razem wpadliśmy na pomysł, że można to przecież policzyć z powietrza. No i rzeczywiście okazało się, że zamiast paru tygodni intensywnych poszukiwań w terenie wystarczy parę godzin lotu, dlatego że te lisie nory były doskonale widoczne z wysokości powiedzmy 300-400 metrów. Potem wystarczyło po ich zaznaczeniu na mapie pojechać już konkretnie w te miejsca odnalezione i dokładnie namierzyć za pomocą GPS-u współrzędne danej nory, żeby można było ją przeanalizować dalej. No cóż, ja nie ukrywam, że przysporzyło mi to wielu wrażeń, bo o ile jestem w stanie zrozumieć jeszcze te wszystkie siły nośne i inne takie siły działające na urządzenie latające, niemniej jednak wrażenie było takie, że kiedy usiadłem na motolotni składający się tak naprawdę z kilku rurek, szmaty nad głową i silnika za plecami, I to wszystko oderwało się od ziemi, ta ziemia zaczęła uciekać mi spod nóg, to nie ukrywam, że poczułem się bardzo nieswojo i przez pierwsze minuty lotu trudno mi było cokolwiek zanotować. No tak, ale potem to już sama przyjemność. Tutaj kolejny ekolog przy pracy, znowu mówiący te słowa, tym razem już opracowujący lisie nory bezpośrednio w terenie, bezpośrednio przy tej lisiej norze. Tutaj pozwolę sobie na jeszcze jedno historyczne zdjęcie. To jest akurat wyjazd w teren, również na badania ekologiczne. Tak się wyjeżdżało w teren w Polskiej Akademii Nauk jeszcze w latach 50. No oczywiście wtedy nie było tak oczywiste, że każda stacja miała swój samochód w teren, tylko jeździło się w teren po prostu wozem konnym. No tak, ale wracając. Ekolodzy, tak jak mówiłem, pracują w terenie. Znowu pochwalę się swoim własnym zdjęciem. To jest właśnie przykład ekologa pracującego w terenie i łapiącego gryzonie. Jest to zdjęcie zrobione, kiedy realizowałem swoją pracę magisterską. Łapałem myszy w zadrzewieniach śródpolnych. No i na szczęście tego, że trzymana przeze mnie w ręce mysz wrzeszczy w niebogłosy, tego na zdjęciu nie słychać. Ale jak już wspomniałem, uznają Państwo pewnie, że ekolodzy to są bardzo dziwni ludzie i to jest rzeczywiście prawda. Pamiętam, wiele razy wzbudzałem zainteresowanie, kiedy chociażby biegałem po tych zadrzewieniach łapiąc myszy. Często zdarzało się, że podjeżdżali do mnie pracujący akurat na polu traktorzyści czy kombajniści i dopytywali, co ja tam właściwie robię. To, że ja tą mysz złapię, to jeszcze było do pojęcia, ale że ja tą mysz złapię, a potem wypuszczę, to było bardzo trudne do wyjaśnienia. No, to już jest inny ekolog. W każdym razie praca ekologa może wyglądać chociażby tak. Tutaj akurat w przypadku to akurat praca ekologa polegająca na między innymi inwentaryzacji roślin wodnych pewnego lokalnego cieku. No dobrze, ale pozwolę sobie na ostatnią anegdotę z mojej pracy naukowej. Otóż przez jakiś czas. To jest sytuacja, którą znam tylko z opowieści wprawdzie, ale pozwolę ją sobie tu przytoczyć. Otóż przez jakiś czas pracownicy stacji badawczej, w której miałem przyjemność pracować, byli wytykani palcami przez okolicznych mieszkańców jako tych, co ważą koty. A dlaczego? Otóż był projekt, w którym należało sprawdzić między innymi przepływ energii przez ekosystem zadrzewień śródpolnych. No i najpierw trzeba było określić piętra troficzne. Okazało się, że głównym drapieżnikiem w zadrzewieniach śródpolnych jest kot. Kot domowy, który z gospodarstwa sobie wychodzi, w tych zadrzewieniach poluje, no i na to środowisko tam w swój właściwy sposób wpływa. No i powstał problem, bo trzeba było określić biomasę tego kota, czyli ile kilogramów kota przypada na metr bieżący zadrzewienia. Można było oczywiście brać do tego celu dane kota literaturowego, ale postanowiono poważyć i pomierzyć koty miejscowe.
Wyglądało to tak, że oddelegowani do tego pracownicy stacji badawczej chodzili od gospodarza do gospodarza i zaczynali rozmowę zaczynającą się zazwyczaj od słów: dzień dobry, czy ma pan kota? Kot, kiedy był udostępniony, był ważony, mierzony i oddawany osłupiałemu właścicielowi. Po jakimś czasie ważenie i mierzenie kotów napotkało pewne problemy, dlatego że po okolicy poszła plotka, że te koty nie są ważone bez celu, tylko że będzie wymierzany podatek od kota i że stawka będzie za każdy kilogram kota, więc przez jakiś czas trudno było namawiać gospodarzy, żeby udostępniali koty do badań. Okazało się, że plotka była bardzo trudna do wyjaśnienia i trzymała się bardzo długo i bardzo mocno utrudniła prowadzenie badań. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem to, cośmy sobie tutaj mówili na początku, czyli ta cała gospodarka odpadami, to nie jest ekologia, to jest ochrona środowiska, dlatego pozwoliłem sobie na tą dygresję na koniec, żebyśmy tych dwóch pojęć nie mylili. No cóż, w takim razie pozostaje mi bardzo serdecznie podziękować Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Do widzenia.